Przyznam, że zawsze marzyłam o tym, żeby stworzyć swoją kolekcję biżuterii z tych inspiracji, które znajduję na świecie. Wiedziałam od początku, że to musi być biżuteria, która symbolizuje też bliskość człowieka i natury. Chciałam, żeby to było coś takiego bardzo symbolicznego. I najważniejszym dla mnie słowem jest wolność. Wolność dla każdej kobiety, uważam, jest nadrzędną wartością. To jest ta wolność umysłowa, wolność wyboru, wolność i możliwość decydowania o samej sobie, o tym, czego chcemy, czego potrzebujemy w życiu. Chciałam też tą kolekcją biżuterii dać kobietom siłę. Dać kobietom siłę i odwagę do tego, żeby miały odwagę być wolne. Więc przyznaję, że jastrząb stał się dla mnie takim naturalnym wyborem. Niebo i szybujące ptaki drapieżne to jest jeden z piękniejszych widoków, który jest fenomenalnym symbolem wolności w mojej ocenie. A poza tym jastrząb to piękny, bardzo bystry, szybki, bardzo pracowity i bardzo wytrwały ptak. Więc to właśnie jastrząb stał się motywem przewodnim tej kolekcji. Ale oczywiście pierścionek tak duży, tak mocny nie odpowiada być może każdej kobiecie. Jest to tylko symbol, tylko taki element. Dlatego potem ten jastrząb pojawia się w różnych innych odsłonach, na przykład pazura, kawałka skrzydła. Taka też była moja intencja. No i oczywiście kolejny ważny symbol, czyli róża wiatrów, która wskazuje ten właściwy kierunek. To nie musi być jeden kierunek dla każdej z nas, ale ten właściwy, który jest najlepszy dla każdej z nas, dla każdej kobiety. Ja mam takie drobne elementy, wisiorki, bransoletki, które wykonuje moja córka własnoręcznie. Ale teraz, odkąd stworzyłyśmy, bo w jakimś sensie uczestniczyła też w tym procesie, odkąd stworzyłyśmy kolekcję, w której przewija się ten nasz ulubiony motyw, czyli motyw ptaka drapieżnego, skrzydła, piór, no to myślę, że razem wybierzemy taki element, który będziemy nosić i ja, i Marysia. Niezależnie od tego, czy mama jest na krańcu świata, czy jesteśmy w domu, to będzie taki element, który będzie nas zawsze spajał. Chciałam w tej kolekcji zamknąć tak naprawdę koncepcję świata, koncepcję podróżowania. Nie chciałam wskazywać konkretnego kierunku, czy to ma być Azja, Ameryka Południowa, czy Europa, czy Afryka. Chciałam, żeby to były te motywy mieszające się i te inspiracje, które z tych przeróżnych krańców świata przywiozłam. Przyznam szczerze, że ten cały proces w ogóle tworzenia kolekcji był cudowny, bo zaczął się od rozłożenia mapy, od zastanowienia się, jakie są najważniejsze dla mnie wartości, jakie są najważniejsze symbole dla mnie i taką metodą trochę eliminacji. No w końcu doszłam do tego, że to musi być jastrząb, że to powinna być róża wiatrów i że to jest ten komunikat, to jest ta wiadomość, którą chciałabym przekazać wszystkim kobietom świata tak naprawdę, wszystkim klientkom WKRUK. Cudowny twórczy proces, naprawdę. Polecam każdej kobiecie takie doświadczenie, żeby mogła poprzez biżuterię wyrazić siebie.